Po dwóch nieudanych i trudnych małżeństwach Dorota Kamińska 64 L. Liczyła, że nowe, uczucie daje jej bezpieczeństwo i szczęście, których tak pragnęła. Stało się inaczej. Aktorki. Jak wszystkie inne kobiety, potrzebują własnego domu, gdzie miałyby uczucie, ciepło i zrozumienie. Reklama chcąc go mieć, muszą go tworzyć. Powiedziała nie bez goryczy w jednym z wywiadów. Mogłoby się wydawać, że Dorota Kamińska nie miała szczęścia w miłości i niemal zawsze źle lokowała swoje uczucia. Już w trakcie studiów, po raz pierwszy przysięgała miłość. Była niedoświadczona, nie. Znałam życia ani mojego męża, wyznała. Małżeństwo szybko okazało się pomyłką, więc się rozwiodła. Jej drugim mężem został ginekolog Zbigniew Haciński. Przeżyli czternaście lat w trudnym związku, który rozpadł się z powodu alkoholowego nałogu męża. Już w trakcie trwania tego małżeństwa, Kamińska przeżyła wielką, wzajemną fascynację innym mężczyzną. W dodatku żonatym. Czytaj dalej na następnej stronie.